Zawsze chciałem zapytać. Ja osobiście korzystam z motoru i pewnie sporo, tam część mieszkańców ma taki pojazd. I zawsze mnie drażniły te namalowania, tak? Czyli motor wjeżdżając tam w łuku, załóżmy, tu mam chociażby taki jeden z newralgicznych, utrata, tak? Na wysokości początku z tej starej jednostki błyskowej, mm-hmm. zresztą przy płocie. I na suchej nawierzchni już jest problem pokonać się, znaczy nie jest problem pokonać, trzeba jakby zachować szczególną ostrożność, wjeżdżając na przykład na pasy, tak? Bo motor traci przyczepność, a już po deszczu to w ogóle jest historia. I teraz ja zwróciłem uwagę na taką tendencję, że takie przed przejściami przejścia wymalowuje się, oznacza się bardziej, żeby były widoczne i w każdy jeden sposób, co tylko można, się maluje. Czy ktoś jak robi, to myśli czasami właśnie o tych użytkownikach motorów jednośladów, że to... Znaczy, czy to stanowi przepisy jest sztywno? Znaczy powiem tak, no... W ogóle po opadach deszczu, i to myślę, że i użytkownicy rowerów też, i hulajnóg też stwierdzą. Jest to problem. Niestety pomalowane pasy, ta czy to farba, czy to chemoutwardzalne gładki, jest po prostu śliskie. No ale mieliśmy takie sytuacje chociażby w suwerze, że rower został wrzucony do jeziora. Do jeziora czy gdzie? Skrzyżowanie ulicy Narutowicza i Noniewicza. Przewrócili tą śmietniczkę, to kilka lat temu było, na jezdnię i spuścili ją jezdnią w kierunku Dwernickiego. Rozbiła się o słup. Oczywiście, że jest pula pieniędzy przeznaczona na te sprawy. Natomiast to nie jest tak, że muszę koniecznie wydać na szyby i ramki. Jeszcze mam takie pytanie i chodzi o... Teraz mi przyszło do głowy właśnie. Chodzi o rondo. O te słynne nasze rondo, które tam zostało nazwane imieniem tych blacharzy. Czy jakiś plan na to jest? Nie, nie ma na obecną chwilę planu. Ja w ogóle jestem zdziwiony. Zastosowano wszystko, co się tak naprawdę dało tam zrobić przy tym rondzie. Jest to zgodne, to oznakowanie jest zgodne z przepisami. Pierwotnie zakładane był w projekcie budowa tam sygnalizacji świetnej z ruchem okrężnym. To by było pierwsze takie skrzyżowanie w naszym mieście.